Okej. Dzień dobry nam wszystkim we wrześniu. Jesteśmy na turkusowym śniadaniu w Łodzi. Jest to 37. turkusowe śniadanie w Łodzi. Ja tutaj na chwilkę też pokażę. Jest to śniadanie dokładnie z takim czmielem i tytułem tego śniadania, tematem jest, jaką wartość mogą wnieść szkoły alternatywne do turkusowych organizacji. I gościem tego śniadania jest Wojtek Gawlik. Za chwilkę o Wojtku jeszcze dwa słowa. Natomiast w temacie turkusowych śniadań, po co one są? To turkusowe śniadania, patrząc z perspektywy Łodzi, ale nie tylko, są po to, byśmy się wzajemnie spotykali w ramach podobnych celów i wartości, ale nie tylko, żebyśmy mogli porozmawiać, że można działać inaczej i dlaczego warto, gdzie warto i dzielić się doświadczeniami na temat turkusowych, ale nie tylko, praktyk. Radzić sobie z konfliktem i stresem, rozwijać, ale nie tylko, wymieniać się pewnymi doświadczeniami, wiedzą, nawzajem się inspirować. To jest bardzo istotne i ta platforma takiej spokojnej, partnerskiej wymiany wiedzy, czyli dajemy i bierzemy, jest dla nas bardzo istotna. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest to 37. turkusowe śniadanie w Łodzi, a całościowo jest to 205. śniadanie patrząc na całą Polskę. Inicjatywa turkusowych śniadań to nie jest z jednej strony inicjatywa taka globalna w ramach Polski, a z drugiej strony lokalna w ramach poszczególnych miast. W tej chwili aktywne miasta to jest Wrocław, Łódź, Warszawa, Kraków. W tym roku co prawda Kraków nie miał jedno turkusowe śniadanie i tam ponownie się rozwijają. Na chwilkę przysnęło Trójmiasto. Dodatkowo w tym roku były jeszcze turkusowe śniadania i w Kaliszu, i będzie w Cieszynie. To mniej więcej tak wygląda. Jeżeli chodzi o dzisiejsze turkusowe śniadanie, to jeszcze raz to się przełączę na to zaproszenie. No będziemy rozmawiać w perspektywie edukacji. Troszkę może szerzej niż tutaj to jest napisane, bo zobaczymy za chwilkę, o czym będziemy chcieli rozmawiać dokładniej. Dwa słowa na temat Wojtka. No zresztą można to w zaproszeniu wyczytać. No przede wszystkim jest entuzjastą edukacji, ale troszkę innej. Troszkę krytykiem tego podejścia, które jest standardowo w szkołach i entuzjastą, to zmieńmy to. Tak. Między innymi inicjatywa Twoja, Wojtku, to jest EduCluster w ramach różnych tematów, dzielenia się wiedzą, innym sposobem podejścia do tematów itd., itd. Bardzo zachęcam, żeby wejść i też popatrzeć, co tam się dzieje, bo tam się dużo dzieje. Nie? Wojtku, dwa słowa z Twojej strony w takim razie jeszcze na swój temat, a potem zrobimy jeszcze tą rundkę otwarcia, z czym przychodzimy i z czym chcemy wyjść. Tak, jak wspomniałeś, ja dużo działam w internecie w ramach EduClustra. Faktycznie dużo się dzieje, bo tak dużo piszę. Zapraszam też różne ciekawe osoby do tego, żeby dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat edukacji. W czasie pandemii, w pierwszy dzień pandemii ruszyliśmy z serią live'ów. No i tak nam wyszło ostatnio 180 takich spotkań, 1,5-godzinnych do 2-godzinnych, w których rozmawiałem naprawdę z multum różnorodnych ludzi. I dla mnie tak ostatnio sobie zacząłem zauważać, że to jest cudowna przestrzeń szkoleniowa, rozwojowa, bo w sumie tak naprawdę miałem indywidualne szkolenia z ekspertami z całej Polski. Byli wśród nich i profesorowie, i nauczyciele, i dyrektorzy. Nawet Cześćka Mozilla kiedyś mi się udało zaprosić, więc w ogóle to jakby taka cudowna różnorodność. Polityków też zapraszałem. No, całą plejadę od prawa do lewa gdzieś zaprosiłem. Więc ja jestem człowiekiem, który podobnie jak nasz prezydent cały czas się uczy, ale faktycznie się cały czas uczę, bo uczę się przez to, że spotykam się z ludźmi, że rozmawiam z nimi i że takie nasze hasło, które teraz chcemy wrócić z kampanią, nastawiam się na odbiór. To znaczy, ja faktycznie chcę usłyszeć to, co ktoś mówi, to, co ktoś chcę przekazać, a czy tym ktośem będzie jakby ktoś mały, czy ktoś duży, to nie ma znaczenia. Dla mnie ważna jest każda interakcja z tą osobą.
No bo może takim sztampowym hasłem powiem, edukacja to relacja, a relacja to komunikacja, słuchanie aktywne, więc dlatego też staram się to robić. No i co ważne, tak staram się być wiarygodnym z jednej strony w zakresie tego, o czym mówię, i w zakresie tego, jak to robię, to znaczy jak się komunikuję, co jest takim może naszym ciekawym, wyjątkowym, moim wyjątkowym podejściem, że nie mówię, wy kretyni, dlaczego nie robicie turkusowej szkoły? Macie to zrobić i tyle. Nie? Tak jakby dla mnie to, ja tego nie czuję po prostu i uważam, że powinienem być wiarygodny w zakresie, czyli spójny w zakresie tego, co mówię i jak mówię. No i tak jakby jestem człowiekiem, który szuka sposobów. Udało mi się na przykład napisać kilka petycji związanych z zmianą prawa oświatowego. Nawet miałem okazję wystąpić na komisji sejmowej i wprowadziłem do ust naszego obecnego ministra słowo bańki szkolne. Oczywiście, że on tego nie zrozumiał, o co nam chodziło. Nie ma znaczenia, ale tak by jesteśmy w stanie gdzieś tam znajdować sposoby na to, żeby mówić pozytywnie i konstruktywnie i szukać sposobów, a nie wymówek. Super, dzięki wielkie. Tak jeszcze gwoli uzupełnienia od strony organizacji. Turkusowe śniadania w Łodzi są organizowane przez nieoficjalną grupę turkusowych aktywistów. To, że dzisiaj na tym spotkaniu jest Wojtek, zawdzięczamy w dużej mierze oczywiście Wojtkowi, ale w dużej mierze Dominice Frit, która zainicjowała kontakt i po prostu powiedziała, z Wojtkiem koniecznie. Wrzesień, edukacja, początek roku, gadajmy o tym. Więc szacun Dominiko, jak będziesz słuchała, a wiem, że będziesz słuchała, otwarzała. Dzięki wielkie. No, Dominika była jednym z moich gości też, więc cudowna osoba. A teraz tak jak powiedziałem, no zróbmy sobie taką rundkę otwarcia, czyli z czym przychodzę i z czym, z czym chciałbym wyjść tak naprawdę. Magdo, bo przybierałaś rączkami i nóżkami. Tak, jakie chciałam. Twoje oczekiwania od dzisiejszego spotkania są? Z mojej perspektywy tak, jeżeli chodzi o to, z czym przychodzę, to dla mnie edukacja jest ważna, chociażby z tej perspektywy, że no już ten system takiej regularnej edukacji, weszliśmy, jedna córka jest w przedszkolu, druga jest w szkole. Fascynuje mnie podejście takie fińskie, podejście Ludwik chyba Stern, bo mam zawsze problem z imion i nazwisk. On taką książkę napisał i nigdy nie chodziłem do szkoły. Fascynuje mnie podejście Kena Robinsona, który mówi o edukacji, o talencie, o kreatywności. To jest wszystko to, czego gdzieś tam mi tak. To jest piękna książka, bardzo ją polecam. Tam jest taki piękny tekst, on cytat chyba w ostatniej stronie podaje swojego ojca, że życie jest zbyt piękne, żeby je kontrolować, kiedy właśnie mówię o edukowaniu dzieci. No i jakby te koncepcje strasznie mnie fascynują i strasznie mi z duszy grają i z drugiej strony jakoś tak brak mi ich w naszej edukacji z jednej strony, więc jestem ciekawa, no, o jakich alternatywach, jakie alternatywy możesz nam pokazać w stosunku właśnie do tej klasycznej edukacji, którą my wszyscy znamy. Z drugiej strony też zastanawiam się, czy są jakieś takie kroki, które jesteś w stanie, nie wiem, zaproponować, gdzie my jako rodzice możemy się zaangażować, żeby pomagać tym naszym szkołom iść w tą alternatywną stronę, albo żeby je trochę odbetonowiać. To jest taki kolejny wątek, który mnie gdzieś ciekawi. No i taki ostatni wątek, on jest taki może taki najbardziej ogólny i filozoficzny, to taka myśl, że rynek pracy się zmienia i ten rynek pracy będzie potrzebował nowych kompetencji, nowo kształconych kompetencji i obecna szkoła tych kompetencji na chwilę obecną nie kształci, ale też bardzo mocno słyszę o tym, że taki strach gdzieś tam wśród nauczycieli, też szefów różnych firm, że puszczona edukacja, czy obecne społeczeństwo, ludzie nie są nauczeni pracy, jakiejś takiej rzetelności i że w związku z tym ta edukacja powinna być taka jeszcze bardziej taka kontrolująca, bo to społeczeństwo czy ta młodzież jest taka rozleniwiona, rozpuszczona i oni nie są tacy konkretni. Ja bym chciała właśnie, żebyś trochę tak też o tym powiedział, jak ta nowa edukacja właśnie stawia, pomaga spełniać oczekiwania nowego świata
i trochę zdjąć właśnie tą taką, taki mit, że ta nowa edukacja inaczej robiona, że ona psuje ludzi i oni nie będą gotowi do życia przez nią, nie? Jakoś to mnie ciekawi. Super. Dzięki, Magdo. Rafale, ty jeszcze raz z twojej strony, to ty, co byś chciał z tego spotkania, ty wynieść? Może z czym wchodzę? Wchodzę w takiej sytuacji, że po kilkunastu latach pracy w jednym miejscu, przez ostatnie parę lat gdzieś tam coraz więcej zagłębiałem tematy różne takie turkusu, samoorganizacji, samozarządzania i tak dalej. I wszyscy wokół mówili, że jeżeli chcę to wdrażać, to muszę albo założyć swoje miejsce, albo uzyskać mocny buy-in głównych szefów organizacji. No i mieli rację, przyznaję, więc w ostatnich kilku miesiącach zaczynam rozkręcać swój własny startup, gdzie będę chciał wdrażać jak najwięcej aspektów turkusu. I w tym spotkaniu interesuje mnie chyba to, żeby zobaczyć, na ile to są takie elementy naturalne dla ludzi. Bo uważam, że dzieci są takim świetnym, może to brzydko zabrzmi, ale świetnym obiektem testowym. Na zasadzie, jeżeli dzieci coś przychłaniają łatwo, to wydaje się, że dorośli powinni jeszcze łatwiej, aczkolwiek dorośli mają masę komplikatorów, których dzieci nie dostrzegają. Natomiast to przynajmniej przekładanie tego łatwości wchłaniania, jeżeli to jest naprawdę łatwo wchłanialne, to oznacza, że tak naprawdę wszelkie problemy, które dorośli potencjalnie w tym dostrzegają, wynikają tylko i wyłącznie z ich wewnętrznych problemów. I przez dorosłych mam na myśli zarówno członków zespołu, jak i zewnętrznych klientów i tak dalej. Więc na pewno to mnie interesuje, na ile dzieci w takiej organizacji się fajnie odnajdują, jaką pełnią rolę, jak im się to podoba i tak dalej. No i to chyba tyle. Sam jestem ojcem córki z drugiej klasy, która nie chodzi do takiej tego typu placówki, ale często brakuje mi właśnie tego, że no, brakuje mi takich przedmiotów, które nauczyłyby dzieci wchodzenia w świat zawodowy. Już nawet na etapie podstawówki, takiego uczenia powolutku, nie wiem, jakichś wystąpień i tak dalej. To tyle ode mnie. Okay. Rafał Łyda uznać, że dzisiaj będzie raczej na nasłuchu, to chociaż tyle, Rafale, super. Może zanim Wojtku ty, to jeszcze ja powiem, a ty sobie domknij ze swojej strony. Z czym ja wchodzę? Ja wchodzę jako człowiek, który ma dwójkę chłopaków, jeden już ma 20 lat, drugi ma lat 13. Ten 20-letni, jak poszedł do ogólniaka, to stwierdził, ten ogólniak to nie jest tak, jak ja chcę, i sam miał wielką inicjatywę, żeby zmienić taki standardową szkołę na szkołę demokratyczną. I akurat kończył liceum demokratyczne we Wrocławiu i myślę, że ma dobre doświadczenia z tym. I ja do pewnego momentu nie mogłem zrozumieć, ty, Mikołaj, ale dlaczego? Ja pamiętam, ja dałem radę się dostosować, coś tam powyciągałem i tak dalej. Miko był na tyle dużym, jest na tyle dużym buntownikiem, że absolutnie na kompromisy ze szkołą nie szedł i po prostu zmienił szkołę. On sam z siebie. Antek młodszy ma inne wyzwanie, bo jak każdy jest charakterystyczny, Antek ma poniekąd ADHD i to też przekłada się na to, jak postrzega świat, jak świat go postrzega, jak to wygląda. I też szukaliśmy i szukamy cały czas najlepszego rozwiązania, które by mogło być od strony edukacyjnej, bo normalna szkoła absolutnie nie wspiera tej inności. I z mojego punktu widzenia normalna szkoła no, wbija nas w pewne mundurki, powoduje, że potem zwłaszcza osoby totalnie inne mają duży problem z odnalezieniem siebie, swojego ja i z odnalezieniem swojego poczucia wartości, że absolutnie są totalnie dużo warci, a jak je porównujemy do standardowego spojrzenia, to to porównywanie może wynikać, nie, to ja jestem zupełnie inny, to znaczy, że ja nie jestem wart. I od tego chciałbym, żebyśmy uciekali. I to jest jeden wymiar, z czym wchodzę. Drugi wymiar to, co też Rafale powiedziałaś, z strony takiej perspektywy pracy. Dość często ja bardzo liczę na samodzielność, odpowiedzialność, inicjatywę, zaangażowanie i tak dalej. A po przeciwnej stronie jest taki bagaż związany z wychowaniem i z edukacją na poziomie każdego z nas dorosłego. Bagaż mówiący, źle zrobiłeś, popraw się,
to twoja wina, nie wychylaj się, nie, słuchaj. I nagle się okazuje, że to, co normalnie w tej chwili jest dla nas ważne, jako kompetencje, właśnie ta odpowiedzialność, zaangażowanie, chęć brania czegoś, pójścia dalej, poprzez nie tylko szkołę, ale też nasze wychowanie i szkołę tym wspierającą, po prostu jest bardzo trudne potem do wyciągnięcia i osiągnięcia. I teraz z czym chciałbym wyjść? Z odpowiedzią na pytanie, Wojtek, jaki ty masz pomysł na to, żeby to zmienić? Po prostu i podzielić się tym z nami. O, to jest takie moje dzisiejsze oczekiwanie. Okay. Dzięki. Nie wiem, czy jeszcze, Rafał, będziesz chciał coś napisać nam na czacie, to ewentualnie Rafał, więc możesz też napisać właśnie, a jeżeli nie, to jasne, wszystko zrozumiałe. Słuchajcie, bardzo wiele wątków poruszyliście, spróbuję się do nich odnieść. Może nie zawsze wprost, ale spróbuję też jakby z jednej strony, czy metaforycznie przejść do tych tematów, ale z drugiej strony chciałbym też wam pokazać pewne rzeczy związane z takim tematem jak uszkolnienie. Bo w tych waszych wypowiedziach czuć było czasami trochę też uszkolnienia. Co ciekawe. I to w ogóle nie jest złe, że jest to uszkolnienie, bo jesteśmy na jakimś tam pewnym etapie. Ale ważne jest to, żebyśmy szukali tych różnych opcji i zadawali sobie coraz bardziej pytania. To jest ten taki efekt Dunninga-Krugera, prawda? Że tak jakby ci, którzy najmniej wiedzą, tak jakby wypowiadają się bardzo, bardzo szeroko, a ci, którzy mają sporą wiedzę, już nie są tacy wylewni, jeżeli chodzi o wypowiedzi. I tutaj właśnie w tej edukacji mamy też taki problem, że mamy za dużo szumu informacyjnego, a za mało tak jakby wsłuchiwania się w takie, powiedzmy, wypowiedzi, które są, które mają sens i coś wnoszą. I właśnie to, co Andrzej powiedziałeś na samym końcu, właśnie to takie wyzwanie. Jak można doprowadzić do tego, żeby to się wszystko zmieniło? To jest wyzwanie, bo z jednej strony musimy myśleć o tym, jak doprowadzić do tego, żeby się coś zmieniło u nas lokalnie, ale to jest strasznie piekielnie trudne. A z drugiej strony musimy doprowadzić do tego, żeby coś się zmieniło globalnie. Nie wiem, co jest trudniejsze. Chyba dwie rzeczy są równie mocno skomplikowane. Może tak. Chciałbym wam pokazać kilka takich rzeczy, bo z jednej strony... Ja właśnie nie wiem, czy od czegoś miękkiego, czy od czegoś bardziej twardego. Dobra, zacznijmy od takiego miększego tematu. Pokażę wam pewną grafikę, do której, którą, która według mnie jest bardzo mocno związana z turkusem i trochę z takim efektem systemu edukacji, który gdzieś tam u nas jest utrwalony. Okej, już wyświetlę. Jeździcie czasami, Andrzej jest z Wrocławia, masz przyjemność... Ja jestem z Łodzi. Jestem z Łodzi. A we Wrocławiu to szkoła? Młody sobie ogólnie kończył Wrocław. Dobra, to przepraszam. To słuchajcie, Wrocław i Gliwice łączy taka piękna droga, która się nazywa A4. Na tej drodze A4 ktoś z was miał kiedyś przyjemność stania w czymś takim? Tak. Dalej to powiedzmy, jak się przejedzie za Katowice, jest drugi odcinek, jeszcze bardziej uroczy w stronę Krakowa i również ten odcinek po prostu wygląda w ten sposób. Natomiast co ciekawe, ten odcinek A4, szczególnie ten w okolicy Krakowa, ma taki po lewej stronie pas. I tam jest taka aplikacja A4 Go. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim.
Ale dobra, jest sobie lewy pas. I wyobraźcie sobie, stoi kilometr takiego korka, a po lewej stronie co jakiś czas jedzie auto. Zium, zium, zium. No wiecie, tak jakby sytuacja jest dziwna, bo dlaczego ci wszyscy stoją, a ci po lewej stronie jadą? I teraz tak, my sobie z żoną jechaliśmy kiedyś samochodem i tak właśnie stoimy w tym korku, patrzymy na ten pas, tak trochę z żalem, zazdrością i w sumie z takim nawet lekkim, a dlaczego oni tak robią, nie? Może zablokujmy ich, nie mają tak dobrze. I zadajemy jest sobie taka emocja, która się pojawia. No, jak sobie widzimy z taką zazdrością, nie, to tak jakby... I takie nagle pytanie, co zrobić, żeby znaleźć się na tym żółtym pasie, który tam zasuwa po tej lewej stronie. No i jak sobie tak pomyśleliśmy, jak zaczęliśmy zadawać pytanie, co zrobić, no to już nam się zaczęły szukać rozwiązania. Ej, może tam jest jakiś system automatycznych opłat. No i tak de facto postaliśmy w tym korku 10 minut, uruchomiła nam się aplikacja, skręciliśmy na lewy pas i polecieliśmy. Przelecieliśmy przez brameczkę. Brameczka sczytała nasze tablice rejestracyjne i tak się przedostaliśmy. I teraz ten korek trochę przypomina naszą edukację i trochę odzwierciedla efekty naszej edukacji. Trochę odzwierciedla to, jak my potrafimy brać odpowiedzialność za siebie. Trochę odzwierciedla też to, jak przyzwyczajamy się do beznadziei, mimo że nawet widzimy drogę, która gdzieś leci z boku, ale jesteśmy tak utrwaleni w przekonaniu, że ta beznadzieja gdzieś tam funkcjonuje, że trwamy. To, co napisałem w tym wprowadzeniu, że zobaczcie, jak małe jest społeczeństwo ludzi, którzy zajmują się turkusem w Polsce. Jakby to jest trochę garstka osób, jak na 38 milionów. Mamy darmowe spotkanie dla społeczności. 205 spotkań w całej Polsce, tak? Z tego, co dobrze pamiętam, na przestrzeni 3 lat? 4 lat? Od 2008 roku. No to 2018. To 3 lata, nie? To 3 lata, zaraz sprawdzę dokładnie. Ja wiem, ale zobaczcie, że to tak naprawdę pokazuje, że jest mało ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i szukają przestrzeni do tego, żeby się rozwijać. Dlatego, że gdzieś tak jakby nam zostało utrwalone, że my nie mamy szukać. My mamy podążać tym wytyczonym szlakiem. Oczywiście są jakieś inne rozwiązania, ale słuchaj, no pamiętaj, idź w odpowiednim kierunku. I taka właśnie szkoła trochę nie uczy nas tego, co tutaj mamy zapisane w tym opisie, czyli nie uczy nas zadawania pytań. Szkoła trochę bardziej nas kieruje na to, żebyśmy zawsze znali właściwe odpowiedzi na pytania, które są bardzo oczywiste. Tutaj mówisz o szkole jako systemie, bo kwestia oczywiście, jak w ten system wstawimy konkretnych, czyli do ról nauczycieli konkretnych aktorów, konkretnych ludzi, to już różnie wygląda, ale szkoła jako system, pewnie tak. Tak, tylko że tutaj trzeba sobie określić to, że jednak szkoła jako system to jesteśmy my. Tak. I tak naprawdę sam system nie wymaga tego od ciebie. On cię oczywiście tam rozliczy 2 razy w przeciągu twojego życia w czasie egzaminu, 8-klasisty i egzaminu maturalnego. Ale system tego nie oczekuje. To jest nasze utrwalony sposób myślenia o edukacji. To jest taki sposób myślenia i teraz spróbuję znowu przełączyć się na edukację. Byłem Wojtku, ja tak wejdę tobie słowo. A to nie wynika też z pewnego właśnie tego, co jest wcześniej, to, co mamy normalnie w domach, standardowo, z podejścia do wychowania. Też mówienia, mamy dziecko roczne, to jest obsługowe, znaczy obsługujemy, natomiast nie ma ono swojej podmiotowości, ale w momencie, kiedy zaczyna już
czuć swoją podmiotowość, to, że jest, że może powiedzieć nie, to my nagle też ograniczamy to dziecko, nie rób tego, nie dotykaj tego, nie skacz tam, nie krzycz i tak dalej. To znaczy tak, i słuchajcie, tutaj mamy tak jakby bardzo ważny wątek, który poruszyłeś, bo mamy małe dziecko i teraz w związku z opieką nad dzieckiem naszym bardzo ważną tak jakby rzeczą jest to, żeby to dziecko przeżyło, żeby sobie nie zrobiło krzywdy. Poczucie bezpieczeństwa jest mega, mega mocną sprawą. I tak naprawdę zależy nam na tym, żeby tak by nie zapłakało, no bo jak zapłacze, to nas serce boli. Wiecie, tak by takie rzeczy różne się dzieją, że tak by nam się buduje poczucie winy. Więc poczucie bezpieczeństwa jest tutaj jednym z takich bardzo, bardzo ważnych wątków, które coraz bardziej tak naprawdę tą szkołę spychają jeszcze w trudniejsze warunki. Dlatego, że w szkole nie może być rzeczy niebezpiecznych. Nie może być drzew w okolicy. Bo ja się zastanawiam, czy to poczucie bezpieczeństwa, absolutnie masz rację, tylko się zastanawiam, czy my nie nadużywamy pod hasłem poczucia bezpieczeństwa, a fajnie przeginamy dalej. To znaczy, ja znowu przykład z dziećmi. Oj, nie brudź się. O, bo zaraz gdzieś idziemy, żeby. Czyli tutaj już nie mówimy o bezpieczeństwie, tylko o troszkę innych aspektach, które też powodują ograniczenia, tak? I oderwanie od doświadczenia świata. Nie bij pana, bo się spocisz, nie? No, to takie żarciki, tak. No. Ale powiem, że byłem kiedyś świadkiem tego, jak pani do swojego dziecka mówiła, nie biegaj, bo się spocisz. I tak, naprawdę, przeżyłem już to w realu, nie tylko na filmie, więc tak. Słuchajcie, no to jest w pewien sposób poczucie bezpieczeństwa, również nasz komfort. O. Czasami święty spokój. Święty spokój, a tak jakby, jeżeli my jesteśmy też przepracowani i mamy po prostu nadmiar wszystkiego, jesteśmy przebodźcowani i po prostu mamy cały dzień zajęty, bo po tym jak wrócimy z pracy, no to jeszcze, no, musimy to M jak miłość oglądnąć, nie? I tak by, no jest za chwilkę mecz i musimy go oglądnąć i nie możemy tracić czasu na to, żeby jeszcze temu dziecku wyprać te rzeczy albo zacząć cerować, a że tych właśnie fajnych atrakcji też jest coraz więcej, coraz więcej, no bo tak jak kiedyś mecze były co tydzień albo rzadziej, tak teraz jest powiedzmy w sumie co 3 dni można sobie zobaczyć jakąś ciekawą atrakcję, nie? Chociaż nie, no, na przykład jeżeli ktoś się interesuje ligami, no to ma ligę angielską, ligę hiszpańską, a mówimy tylko o piłce nożnej, ligę mistrzów, nie? I tak naprawdę to w weekend, czyli cały weekend mamy zapchany. Mamy różnego rodzaju atrakcje i tak naprawdę dzieci też, tutaj jest kolejne takie niebezpieczeństwo, że z jednej strony patrzymy na poczucie bezpieczeństwa ich, naszego komfortu psychicznego, ale z drugiej strony czasami nas tak łapie taka jakby poczucie winy i no dobra, to trzeba coś temu dziecku zapewnić i temu dziecku się zapewnia jakieś takie atrakcje. Znowu z takiej perspektywy, no ja tego nie miałem, a fajnie, żeby to dziecko to miało, fajnie, żeby to dziecko mogło się nauczyć windsurfingu, kitesurfingu, snowboardu, pływać, skakać, uczyć się angielskiego. No kurczę, jak mój tato albo moja mama by mi coś takiego zrobiły, ja bym do tej pory klęczał przed nim i był mu za to wdzięczny. Oczywiście można tak powiedzieć, ja pamiętam, mój tato wymyślił sobie pływanie dla nas i wymyślił to pływanie takie, że o 6:30 byliśmy na basenie, a to jeszcze był taki basen, który akurat wtedy był wyłączany. Ja miałem chyba 6 czy 7 lat i w tym basenie, nie wiem, chyba temperatura wody to była tak zapisywana, wiecie, chyba raz była zapisana, ale później się nie zmieniała. No, ona miała z 20 stopni, 19 stopni. I ja, chudziutki, szczuplutki chłopak, byłem o 6:30, wskakiwałem do tego basenu. Wiecie, ile ja rzeczy robiłem, żeby się tak jakby nie znaleźć nawet w samochodzie, który tam jedzie,
żarłem surowe ziemniaki, wodę z mąką, chodziliśmy w nocy, przestawiali budzik tacie. Mój tato miał później budzirynkę, to takie, że dzwonił do niego telefon. No to odkładaliśmy telefon, żeby to, broń Boże, nie zadzwoniło. Robiliśmy multum podchodów, żeby tylko tego pływania się nie uczyć. No oczywiście można powiedzieć, że super pływam, ale z drugiej strony to było tak, że ja tego po prostu nienawidziłem. I to nie, że jakby, no nie wiem, czy to zostałem złamany, czy nie. I wiecie. To jest chyba ważny, tak dociera do mnie ważny taki aspekt, że jak ja się patrzę wokół, w tym też na siebie, na rodziców wszystkich, to wydaje mi się, że my jako społeczeństwo się ewolucyjnie mocno cofnęliśmy w byciu rodzicami. Na zasadzie, tak jak mówisz, twój tata rzucał cię do tej wody lodowatej i się tego nie bał. Nie wiem, jak pomyślę o moich tam jakichś znajomych, ja wychowałem się w mieście, ale znajomych miałem, którzy na przykład musieli przedzierać szlaki przez grube śniegi do tego, żeby dojść do najbliższej szkoły, tam 2 czy 3 kilometry położonych od nich na jakichś wioskach. A teraz parę dni temu moja córka w tym roku zaczęła chodzić sama do szkoły w 2 klasie. Powiem, że miałem z tym lekkie obawy, ma do tej szkoły 10 minut. Ma tylko jedno przejście dla pieszych do przejścia, ale stwierdziłem, że no nie mam co czekać. To jest tak blisko, że nie ma sensu. No ale jako społeczeństwo właśnie w takim dawaniu naszym dzieciom przestrzeni do decydowania o nich cofnęliśmy się znacząco ewolucyjnie na przestrzeni ostatnich lat. Nie wiem, z czego to wynika. Jest taka nadopiekuńczość chyba troszeczkę i obawa, że te dzieci spotka jakieś bardzo złe środowisko. Może też wynika to z tego, że różne informacje do nas docierają dużo szerszym kanałem, bo telewizja, gazety, internet, non stop wszystko czytamy i się nakręcamy, że tam tuż za rogiem czeka na nich jakieś niebezpieczeństwo. Mhm. I to nas cofa. No. I to powoduje później, że to się przekłada na dzieci, że one stają się nie w pełni zdolne do podejmowania pewnych decyzji i później wkroczą w świat dorosłych i też będą miały taki problem. Wojtku, to co z tym, co sobie pogadaliśmy, bo ja tak cofnąłem się do wychowania, ale co z tą szkołą? Dobra, słuchajcie, to teraz tak, w ogóle problem w całej szkole jest też problemem w tym, jak my sobie wyobrażamy, czym jest szkoła. Mhm. Bo w ogóle też sobie, i tutaj wrócę, Rafał, do twojego tematu, bo ty powiedziałeś tak, że no w szkole nauczyć to, tego, uczyć tego, 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 a że w sumie dzieci to jest taka modelina, którą fajnie uformować, czyli trochę tak jakby zabieramy z tych dzieci poczucie sprawczości i my jako rodzice dobrze wiemy,